Hej kochany, witam Was serdecznie. Postanowiłam nagrać filmik o tym, jak dopasować biustonosz, jak znaleźć swój rozmiar. I tak naprawdę po przemyśleniu stwierdziłam, że to powinny być chyba trzy osobne filmiki. Także podzieliłam kwestie na trzy części, które są chyba równie istotne. Ale wydaje mi się, że najbardziej istotną i kluczową kwestią w doborze dobrego, takiego idealnego biustonosza jest to, żeby poznać swój obwód, czyli ta pierwsza wartość, wiecie, jak mamy miseczkę 75B, to chodzi nam o tą pierwszą liczbę, 75 załóżmy, czy tam jakąkolwiek inną. Ta liczba to jest nie mniej, nie więcej, tylko to, ile po prostu mamy centymetrów pod naszym biustem. Jak to mierzymy, jak to sprawdzamy? Bierzemy centymetr krawiecki, najzwyklejszy na świecie, robimy wydech, i po prostu mierzymy się na mega po prostu ściśniętych płucach, wiecie, bez powietrza, żeby to było bardzo, bardzo ściśle i najmniejszą możliwą wartość po prostu. I teoretycznie od tego jeszcze powinniśmy zaokrąglić w górę, dół do kolejnej piątki, czyli na przykład, jeżeli wyszedł nam obwód, taki właśnie na wydechu i tak dalej, ściśle zaraz pod biustem, jeśli wyszedł nam obwód 78 cm, to patrzymy do pierwszej piątki w dół, czyli to będzie 75, czyli mamy obwód teoretycznie 75 cm. Jeżeli wyszedł nam 83, to do kolejnej piątki gdzieś tam w dół, wiecie co 5, będzie 80 i tak dalej, czyli do każdej co 5 może być obwód 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak samo w dół. Także to są te obwody. Dlaczego patrzymy w dół? Bo po pierwsze biustonosze, a dlaczego w sensie, dlaczego zaokrąglamy w dół? Bo po pierwsze biustonosze się rozciągają. To, że biustonosz jest ok w momencie zakupu, nie znaczy, że po miesiącu, dwóch miesiącach i tak dalej noszenia czy po praniu nam się nie rozciągnie. Tak samo wiecie, jak dzieje się z jeansami, z ubraniami, z t-shirtami, tak samo dzieje się z biustonoszami, to jest coś, co nosimy mniej więcej codziennie na sobie, także to po prostu się rozciąga. A co jest też ważne? Ważne jest to, żeby ten obwód nie był za szeroki, bo za szeroki obwód to jest chyba to, co robi większość kobiet źle dobierając sobie biustonosz. Spójrzmy na to tak, obwód, czyli ten pas, czyli to jest obwód, o tym mówimy tutaj, to jest to, co nam po prostu trzyma ten biust w miejscu. I często kobiety trzymają cały biust na ramionczkach, po prostu cały biust wisi na ramionczkach, bo obwód jest za szeroki, a to nie o to chodzi. To ten obwód, czyli właśnie to tutaj, ta szerokość powinna nam trzymać w większości ten biust i utrzymywać go w ryzach i w miejscu. Źle dobrany obwód może spowodować, że będziemy się garbić, będziemy wydawały się większe niż jesteśmy w rzeczywistości. Nasz biust będzie się wydawał rozlazły, albo obwisły, albo będzie nam wypływał po prostu pod pachami i tak dalej, albo nasze ramionczka się będą po prostu wpijać i będą nas bolały ramiona, będzie nas bolał kręgosłup. Więc jeżeli po prostu macie te problemy, to bardzo prawdopodobnie macie źle dobrany obwód po prostu biustonosza. Wiemy już, jak to mierzyć, wiemy, jak znaleźć tą wymarzoną cyfrę i tego należy się gdzieś tam trzymać. Zmierzcie sobie ten obwód, jeżeli wam, wiecie, tak jak mówię, 63, to weźcie 60, 68, to weźcie 65 i tak dalej, i tak dalej. Po prostu spróbujcie dla własnej ciekawości, po tym filmiku wziąć taki metr i po prostu się zmierzyć. I zobaczymy co wam wyjdzie, bo ja byłam lekko zdziwiona po moim pierwszym pomiarze. Okazało się, że na przykład ja pod samym biustem jestem dosyć wąska i cóż, ciężko mi było znaleźć gdzieś tam biustonosz taki na mój gdzieś tam rozmiar. Często sobie po prostu zwężałam te obwody, zwężałam biustonosze, robiłam to przez lata, a teraz te biustonosze chyba są tak szerzej dostępne w Polsce. I nie tylko w Polsce, można po prostu kupić przeróżne rozmiary, także korzystajmy z tego. I teraz tak, jak zauważyć to, czy wasz obwód jest dobrze dobrany, a właściwie jak zauważyć to, czy przypadkiem nie jest źle dobrany. Wiecie co, po prostu bierzcie sobie swój biustonosz, taki, który lubicie i tak dalej, w takim rozmiarze, który myślicie, że jest waszym. Stańcie sobie przed lustrem i sprawdźcie kilka rzeczy. Po pierwsze, stanik, zapięcie, sprawdźcie sobie z tyłu, na jakiej wysokości jest to zapięcie z tyłu. To powinno po prostu być w takiej, wiecie, linii, w takiej prostej. Jeżeli to wam wędruje do góry, znaczy, że obwód jest za luźny,
biustonosz jest czy biust jest podtrzymywany przez ramionczka i te ramionczka po prostu windują nam tył do góry, bo przodu nie wywindują, bo tu mamy biust. Czyli jeżeli tył podnosi się do góry, to znaczy, że obwód jest za szeroki. Czasem jest tak, że też przód podnosi się do góry. Jeżeli przód podnosi się do góry, to samo, obwód jest za szeroki, ramionczka naciągają biustonosz i po prostu windują ten biustonosz do góry. Spróbujcie sobie, następna rzecz, stanąć w tym biustonoszu i podnieść po prostu ręce mega do góry. Jeżeli biustonosz i cały obwód jedzie Wam do góry, jeżeli zsuwa Wam się z biustu, jeżeli z tyłu się podnosi, to znaczy, że obwód jest za luźny. Biustonosz nie ma prawa podczas, wiecie, ruszania rękami się gdzieś tam ruszać. Nie ma prawa Wam najeżdżać na biust, nie powinno być niczego takiego. I jeżeli coś takiego następuje, to znaczy, że obwód jest po prostu za szeroki. Kolejna rzecz, zauważcie sobie Wasze ramionczka w biustonoszu. Jeżeli, bardzo mi pasuje, jeżeli ramionczka bardzo Wam się wpijają, jeżeli macie takie czerwony ślad, którego dzięki Bogu nie mam, jeżeli macie takie aż wgłębienie, wiecie, niektóre kobiety mają takie wgłębienia gdzieś tam na ramionach, bo te ramionczka tak się mocno wbijają i po prostu to boli, no. Może to być kwestia tego, że biustonosz jest źle uszyty i po prostu to jest drapiący materiał, ale jeżeli to macie permanentnie w różnych biustonoszach i tak dalej, to znaczy, że znowu macie za szeroki obwód i cały ciężar biustu, zwłaszcza cięższego, większego biustu, jest podtrzymywany przez ramionczka. Przez to Was bolą ramiona, możecie się garbić, mogą Was boleć plecy, może Was tutaj gdzieś, wiecie, łopatki boleć i przede wszystkim ramiona i macie takie czerwone ślady. Oczywiście biustonosz nikt nie będzie nam latał, ramionczka nie mogą być za luźne, nie mogą spadać, ale powinny po prostu przylegać, delikatnie podtrzymywać ten biust, a nie tak wrzynać się, wiecie, do krwi. To znaczy, że zdecydowanie obwód jest po prostu za szeroki. I teraz tak, z drugiej strony, jeżeli oddychając w biustonoszu czujecie problemy z oddychaniem, albo jeżeli Was strasznie kuje, albo jeżeli jest za ciasny po prostu, ale obwód, nie miska, wiecie, to, no to po prostu jest za ciasny, też nie ma co się katować, chodzi za mały biustonosza, bo to nie o to chodzi, żeby sobie robić krzywdę. Obwód nie powinien nas kłuć, powinniśmy gdzieś tam, wiecie, wyczuwać, że coś jest, nie może natomiast to latać i ten obwód to jest to, co trzyma nam po prostu piersi, odciąża nam kręgosłup, odciąża nam ramiona, wpływa też na to, że mamy lepszą po prostu postawę i lepiej wyglądamy i te piersi są, panie, wiecie. Także dlatego to jest takie ważne. I teraz tak, co zrobić, jeżeli mamy za duży obwód? Możecie babcinym sposobem po prostu sobie zwęsić biustonosz, spróbować, może na maszynie, może ręcznie przeszyć i tak dalej. Zobaczycie, od razu będzie po prostu różnica w noszeniu. Czasami jest tak, że też kupicie dobry biustonosz, a tak jak mówię, on się po prostu rozciągnie, więc być może coś da się jeszcze z tym obwodem, wiecie, zrobić, troszeczkę go ciaśnić. I teraz tak, jeżeli mamy za duży ten obwód, jeżeli kupujemy za duże staniki, to trzeba po prostu kupić jakby piąteczkę czy tam dziesiąteczkę, zależy jak Wam wyjdzie niżej, czyli jak macie, nie wiem, 75C kupione, a ten obwód Wam lata, to trzeba zejść niżej w obwodzie, czyli trzeba kupić 70, ale nie kupujemy tej samej miski C, tylko musimy iść w miskę wyżej, miskę D. Ja wiem, to może być tricky, to jest takie dziwne, ale po prostu jak idziemy jeden stopień w dół z obwodem, to musimy wziąć jeden stopień, miskę większą, bo miska D to nie jest zawsze miska D. Miska D jest inna w każdym obwodzie. Zresztą o tym zrobię kolejny filmik, ale pamiętajcie o tym, żeby po prostu jak wsadzicie rozmiar w dół z biustonoszem, z obwodem, to wziąć miskę wyżej. I tak samo, jeżeli chcecie powiększyć sobie obwód z 70 na 75, to z miski C weźcie sobie miskę B. Czyli tak naprawdę biust 70C to jest tak samo jak biust 75B. To będzie ten sam rozmiar biustu tak naprawdę, wiem, że to jest dziwne, ale uwierzcie mi, zaufajcie mi. Jeszcze to, jakie staniki tak naprawdę patrzeć. Jeżeli macie większy biust i problemy z tym, żeby go utrzymać, to szukajcie biustonoszy, moja dobra rada, które mają po prostu potrójne haftki. Takie potrójne haftki i taki szeroki pas, to znaczy, że ten biustonosz nawet z węższym obwodem, który na początku Wam się może wydawać niewygodny, ale tak naprawdę się do niego przyzwyczajecie, będzie po prostu się wydawał, będzie po prostu wygodniejszy. I tak samo trzy haftki zagwarantują to, chociaż ciężko się to zapina.
zagwarantują nam po prostu lepsze podtrzymanie, zwłaszcza dużego biustu. To jest różnica w grubości, na przykład paska. I wiecie, to jest malutki biustonosz dla małego biustu, więc taki paseczek myślę, że w zupełności wystarczy i podtrzyma mniejszy biust. Natomiast dla większego to takie będzie odpowiednie. I tak samo widzicie, 3 haftki, a tutaj 2 haftki w rzędzie. Także dla większych biustów polecałabym szukać szerokich tutaj pasów, szerokich obwodów i większej ilości haftek. Wiadomo, mniejsze dziewczyny mają ogólnie lepiej z tym wszystkim. I mogą sobie na dużo więcej po prostu pozwolić. Mam nadzieję, że ten filmik Wam w czymś pomógł. Następny będę mówić jeszcze o miseczkach i będę też mówić więcej o ramionczkach, ale zadanie na dzisiaj, dziewczyny, zmierzcie się pod biustem koniecznie, spróbujcie sobie, wiecie, zaokrąglić te liczby w dół i rzućcie okiem na Wasze biustonosze. Gratulacje, jeżeli nosicie dobre, ale jeżeli nosicie złe, to czemu nie zacząć się dobrych, wiecie? To pomoże Wam, pomoże Waszemu kręgosłupowi, pomoże Waszej sylwetce. Naprawdę będzie się wydawało o 5 kg chudsze automatycznie, bo biust pójdzie do góry, postawa nam pójdzie do góry, będziemy takie fabulous, wiecie? Będzie lepiej, zaufajcie mi, będzie lepiej. Jak nie chcecie kupować, to po prostu idźcie do sklepu i przymierzcie i zobaczcie, rzućcie na to okiem. No, to dziękuję póki co na tyle chyba na dzisiaj i będę wdzięczna za każde Wasze komentarze. Czekam na wyniki Waszych badań i do zobaczenia znowu. Buziaki, pa!